Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od europejskiego portalu Politico, który pochylił się nad tym, co się stało w piątek, a mianowicie, że Francja i Niemcy osiągnęły kompromis w sprawie dyrektywy gazowej i ostatecznie Polska, jak twierdzi Politico, poniosła pewną porażkę w tej bitwie o rosyjski gazociąg. Przez chwilę, jak twierdzi Politico, wyglądało na to, że ten rosyjski gazociąg mógłby rozmiękczyć relacje między Paryżem a Berlinem i między Emmanuelem Macronem a Angelą Merkel, ale całe szczęście to zagrożenie było tylko chwilowe. No i teraz Berlin powinien wysłać notatkę z podziękowaniami do Paryża, ponieważ ten sojusz, ach tak ważny w samym sercu Europy, stał się jeszcze silniejszy. No, na początku wyglądało na to, jakby Niemcom się nie udało zatrzymać wprowadzenie nowej dyrektywy gazowej, która w jakiś sposób podporządkowywałaby gazociąg Nord Stream 2 Brukseli. I tym samym znacznie utrudniłaby Niemcom i ich partnerom, bo są firmy w ten projekt zaangażowane z wielu krajów, między innymi także i z Austrii, i z Francji, ale w ostatniej chwili zawarto kompromis, który pozwolił Niemcom zachować twarz, pisze Politico. Ten kompromis oznacza, że ostatecznie rzeczywiście gazociąg Nord Stream 2 będzie poddany tym wszystkim regulacjom energetycznym w Unii Europejskiej, co oznacza, że Gazprom nie może być już jedynym operatorem gazociągu, co oczywiście spowoduje, że ten cały projekt znacznie zdrożeje, ale to Niemcy będą odpowiedzialni za nadzór nad gazociągiem Nord Stream 2 i o to Berlinowi chodziło, że wprawdzie regulacje będą unijne, ale to Niemcy, a nie Bruksela będą czuwali nad tym, aby spółka Nord Stream oraz oczywiście przede wszystkim rosyjski Gazprom się do tego stosował. No i to jest ten kompromis, który Emmanuel Macron, pisze Politico, właśnie zaproponował Angeli Merkel i który w piątek przeszedł i został poparty w Radzie Europejskiej przez większość krajów członkowskich, oczywiście z wyjątkiem Polski. No i to w jakiś sposób załagodziły lęk, który się pojawił, że ta relacje bilateralne, ten motor niemiecko-francuski mógłby się osłabić i to niewiele po tym, jak został celebrowany. Był celebrowany z ogromną pompą w Akwilgranie, gdzie został podpisany specjalny traktat o przyjaźni między Niemcami a Francją. I to wrażenie, że ta relacja francusko-niemiecka mogłaby się osłabić, były także podparte tym, że komisja ostatnio zabroniła na fuzję spółek Alstom i Siemens. No i potem prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że nie spotka się i nie wystąpi wspólnie z kanclerz Angelą Merkel na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, która będzie miała miejsce później tego miesiąca. No i Polska oczywiście, jak podkreśla Politico, była przeciwna i argumentowała, że Kreml po prostu używa Nord Stream 2 jako broni geopolitycznej. I Konrad Szymański tutaj jest cytowany, minister spraw europejskich Polski, który powiedział, że to prawda, że Niemcy będą miały autorytet, aby te regulacje, które Komisja Europejska w dyrektywie gazowej narzuciła, rzeczywiście wprowadzać w życie i tylko Niemcy, ale będzie to musiało być pod regulacjami unijnymi i nadzorem Komisji oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Oczywiście, jak podkreśla Politico, Polska wprawdzie jeszcze ma jakieś opcje otwarte. W przypadku Nord Stream 2 są jeszcze różne drogi, aby wpłynąć na kształt tego projektu, ale zablokować jego po prostu już nie da. Ten pomysł jest martwy i Polska poniosła tutaj dosyć sporą porażkę. I Angela Merkel oczywiście wystąpiła i pochwaliła współpracę z Francją w tej kwestii. Powiedziała, że jeśli chodzi o dyrektywę gazową, to udało nam się osiągnąć porozumienie, ponieważ Niemcy i Francja pracowały wspólnie i zawdzięczamy to znakomitej współpracy francusko-niemieckiej. Stany Zjednoczone oczywiście, jak podkreśla Politico, protestowały cały czas i próbowały wywierać presję na Paryż oraz także na Berlin, aby zrezygnowali z tego projektu. Richard Grenell, ambasador USA w Berlinie, opublikował nawet w niemieckich mediach kolejne artykuły, których ostrzegał Niemców przed tym, by dalej zacieśniali współpracę z Rosją. No i według Politico oczywiście może i Niemcom udało się zachować kontrolę nad tym gazociągiem, nad Nord Stream 2, ale nie zyskały w ten sposób żadnych nowych przyjaciół. Ponad połowa krajów członkowskich Unii Europejskiej jest przeciwna temu projektowi. Wielu formuje to dosyć otwarcie i to jest pewna utrata wiarygodności, czytamy na łamach Politico, wiarygodności Niemiec. Na dodatek Niemcy uzależniają się od rosyjskiego gazu, ponieważ jeżeli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony, 60% niemieckiego gazu będzie pochodziło z Rosji, a to jest bardzo frustrujące dla innych krajów członkowskich. I teraz kwestia dyrektywy gazowej będzie debatowana w parlamencie i głosowana w Parlamencie Europejskim, gdzie Polska będzie próbowała po raz kolejny w jakiś sposób wpłynąć na jej kształt. I mamy kolejny temat, o którym pisze francuski dziennik Le Figaro. A mianowicie wczoraj odbyły się spore protesty w Madrycie. 45 000 Hiszpanów wyszło na ulicę, by protestować przeciwko lewicowemu rządowi Pedro Sancheza. Przyczyny tych protestów były różne. Jedni przyszli protestować przeciwko pomysłowi hiszpańskiego rządu, aby negocjować z katalońskimi separatystami. Według protestujących to skandaliczny pomysł, ponieważ tak naprawdę separatyści nie chcą żadnego dialogu, tylko chcą po prostu narzucić hiszpańskiemu rządowi swoje żądania i swoje pozycje. Inni domagali się natychmiastowego rozpisania przyspieszonych wyborów, ponieważ wiedzieli, że lewicowy rząd Pedro Sancheza nie radzi sobie najzwyczajniej na świecie z rządzeniem i nie ma absolutnie nic do zaoferowania. Jak podkreśla Le Figaro, to protest został zorganizowany przez 3 partie, przez Ciudadanos, centroprawicową partię Ludową oraz nową partię Vox. Vox, która pojawiła się dosyć niedawno na hiszpańskiej scenie politycznej, jest określana przez Le Figaro jako partia skrajnie prawicowa, przy czym dziennik zaznacza, że w przeciwieństwie do tego, jak jest we Francji, to w Hiszpanii nie utworzył się żaden kordon sanitarny wokół partii Vox, tylko właśnie centroprawica wspólnie z Vox organizowała ten protest i jest gotowa z tą partią współpracować. No i możemy także przeczytać na łamach Le Figaro. Rzeczywiście udział w tym proteście wczoraj był większy, niż spodziewali się organizatorzy i właśnie najgłośniej słychać było okrzyki Viva España. Ludzie wyszli z flagami i widać było morze flag. No i w przyszłą środę, jak podkreśla Le Figaro, już w przyszłą środę marzenie niektórych manifestantów, którzy domagali się właśnie rozpisania przyspieszonych wyborów, może się spełnić, ponieważ prawdopodobnie przedstawiony przez rząd budżet na 2019 rok zostanie odrzucony przez parlament. No i po tym trudno będzie się Pedro Sanchezowi dalej utrzymać jako premier i także utrzymać swój rząd u władzy. I mamy ostatni temat, o którym pisze niemiecka rozgłośnia publiczna Deutsche Welle na swoich stronach internetowych. A mianowicie rozgłośnia przeanalizowała, dlaczego właściwie młodzi Polacy głosują na prawicę. Młodzi Polacy w sposób nadproporcjonalny głosują na konserwatywne i prawicowe partie. I to nie jest, jak twierdzi Deutsche Welle, żaden tymczasowy trend, tylko to jest odpowiedź na politykę ostatnich lat. I że w listopadzie z okazji Święta Niepodległości, stulecia niepodległości, obserwatorom okazał się dosyć nadzwyczajny obraz, a mianowicie tysiącem ludzi, także młodych, maszerowało przez Warszawę z biało-czerwonymi flagami i śpiewało hymn narodowy. Tylko taki marsz patriotyczny był w stanie wyciągnąć młodych ludzi, młodych Polaków na ulicę, bo najwyraźniej jeśli chodzi o protest przeciwko konserwatywnemu rządowi PiS, to młodzi ludzie pozostają w domach, a na ulicę wychodzą starzy, i ci starzy właśnie to są ci, którzy są zwolennikami lewicy, a młodzi wolą konserwatywne wartości i głosują na konserwatywne partie. I ten skręt w prawo młodego pokolenia w Polsce, a właśnie podkreśla Deutsche Welle, nie jest jakimś tymczasowym trendem, nie jest rodzaj mody i także nie jest wyrazem protestu. To jest jakby nowy wyraz, nowy rodzaj samoświadomości, który tylko bardziej rozwinął się z polityką ostatnich lat. Młodzi Polacy po prostu tęsknią za postmaterialnymi wartościami, które przez długi czas nie mogły odgrywać żadnej roli w społeczeństwie. Tęsknią za Kościołem, za tradycją i za bezpieczeństwem. No i to, jak twierdzi Deutsche Welle, najbardziej było widać podczas wyborów w 2015 roku, kiedy właśnie 2/3 Polaków między 18 a 29 rokiem życia głosowało na partie po prawej stronie od środka. Między innymi na PiS, na Kukiz 15 i na partię Wolność. No i wybory regionalne, wybory samorządowe w październiku, no tylko to potwierdziły. PiS właśnie zdobył najwięcej głosów w tej grupie wiekowej i także Kukiz 15 właśnie tam znalazł wielu wyborców. No i Polacy, młodzi Polacy nie tylko głosują na partię koncernu, ale stają się coraz bardziej prawicowi, koncernatywni. I to ma właśnie pokazywać tutaj przytaczany badanie Instytutu Badawczego IQS. I to badanie, w ramach tego badania przepytano młodych Polaków między 16 a 29 lat, którzy są bezdzietni, i stwierdzono, że właśnie ci młodzi Polacy stali się jeszcze bardziej konserwatywni w ostatnich kilku latach. Oni wierzą w autorytety, marzą o małżeństwie i są dumni z tego, że są polskimi obywatelami. Tak mówi jedna z autorek badań, Marta Majchrzak. Zarówno 9% badanych młodych Polaków określiło się jako kosmopolityczni i otwarci na inność. No i to wszystko, twierdzi Deutsche Welle, da się wytłumaczyć przez to, że młodzi Polacy dzisiaj nie pamiętają już okresu socjalizmu i że dorastali w czasie, kiedy ruszył tak naprawdę kapitalizm w Polsce i że sukces gospodarczy stał na pierwszym miejscu, a Zachód był ideałem. No i obiecywano młodym ludziom, że będą równouprawnionymi członkami Unii Europejskiej, że Polska będzie się rozwijać, aż w pewnym momencie znajdzie się na tym samej wysokości co Niemcy. Ale najpierw było rozczarowanie, zła polityka Platformy Obywatelskiej, wysokie bezrobocie wśród młodych, 27% w 2013 roku. No i dlatego Polacy młodzi postawili jednak na PiS, który także oprócz sukcesu gospodarczego daje im bezpieczeństwo socjalne. No i obiecuje, że nie będzie przyjmował uchodźców i nie będzie kontynuował, nie będzie prowadził takiej polityki jak na Zachodzie. No i Henryk Domański, socjolog, tutaj jest cytowany, który mówi, że to pokolenie nie jest wcale skrajnie prawicowy, jest niepolityczne, apolityczny i często nie chodzi głosować. No i tym chyba Deutsche Welle się troszeczkę pociesza, że właściwie większość młodych Polaków jest apolitycznych, a głosują na PiS tylko ze względu na jakąś tam politykę socjalną, no co troszeczkę kontrastuje z tym, co w tym artykule było wcześniej przetaczane. No i to był przegląd prasy zagranicznej na dziś i zapraszam na kolejny jutro.